Dobrze, witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Tak jak Marcin powiedział, druga część bloku, czyli o kodowaniu, o programowaniu. Monika Walkowiak, Ola Szoen-Kamińska, ja jestem nauczycielką ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim, uczę w klasach 1-3. O, tam mam mój fan klub przyjechał, koleżanki z mojej szkoły. I Olusię Państwo już poznali. Ja z zespołu szkół numer 3 w Pile. Chcielibyśmy Państwu, opowiedzieć troszkę Państwu o tym, w jaki sposób uczymy programowania naszych maleńszych. Mój mąż jest w ogóle informatykiem, więc jak jeszcze parę lat temu słyszałam hasło programowanie, no to generalnie przed oczami wizja Matrixu, jakieś miliony cyferek, jakaś Java, jakiś Python, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. A tu nagle okazuje się, że my mamy uczyć programowania w klasach 1-3. Wizja informatyka, no to wiadomo, kto widział Jacka, to wie, jak wygląda programista, informatyk, koszula w kratę, nieodłączna, na nosie okulary, no bo przecież oślep od wgapiania się w ekran komputera. Na kablach, na komputerach, no zna się, ale na temat relacji międzyludzkich, no to nie ma bladego pojęcia. To jest oczywiście stereotyp. Przepraszam, żartowałam, ja z tym panem wracam dzisiaj, znaczy jutro do domu. Nie, Jacuś, nie, informatyk to w ogóle najlepszy. Proszę Państwa, ucząc programowania nasze dzieciaki, nie chodzi nam o to, żeby zaraz wykształcić armię informatyków czy programistów, chociaż jest to świetny zawód i całkiem dobrze się zarabia. Nie chodzi również o to, żeby ulegać pewnym modom, chociaż faktycznie w ostatnim czasie dużo się mówi o programowaniu, o kodowaniu. Chodzi o to, żeby nauczyć dzieci pewnego myślenia. Chodzi o to, żeby nauczyć ich wnioskowania. Chodzi o to, żeby nauczyć ich rozwiązywania problemu. My pracując z jakimiś aplikacjami czy programami nie dajemy gotowych rozwiązań. Masz zrobić tak, tak czy tak, tylko pokazujemy jakieś zadanie i teraz pomyśl, jak możesz to rozwiązać. Dzieciaki uczą się wnioskować, uczą się kreatywnie myśleć, współpracują ze sobą i analizują otrzymane informacje. Tim Cook, najgłówniejszy prezes IFLA, powiedział, że programowanie to jest język i powinno się go uczyć dzieci wraz z alfabetem. Czysta prawda. Programowanie, proszę Państwa, to jest tak ogromna przyszłość i nie powinna nam się kojarzyć tylko ze stronami internetowymi i z aplikacjami. To inżynieria medyczna, genetyczna, właściwie każda dziedzina naszego życia będzie... jest już lub w przyszłości na pewno będzie związana z programowaniem i kodowaniem. No właśnie, my ucząc programowania naszych uczniów, chcemy ich przygotować do funkcjonowania w przyszłym świecie. Nie wiemy, jaki zawód wybiorą nasi uczniowie, bo tak naprawdę nie wiemy, jak te zawody będą wyglądać. Ale możemy przypuszczać i być prawie pewnymi, że każdy właściwie zawód będzie wymagał znajomości nowoczesnych technologii. I tego uczy między innymi programowanie. Tutaj slajd, właściwie trudno powiedzieć, że aktualny, ponieważ zapoznałam się z projektem nowej podstawy programowej, natomiast ten projekt cały czas się zmienia i tak naprawdę do dziś nie wiadomo, jak ten zapis będzie wyglądać. To jest jedna z propozycji, która mówi, że uczeń w klasach 1-3 będzie uczył się tworzyć własne proste historyjki, jakieś sekwencje, wzory, będzie uczył się również sterować postacią na urządzeniu mobilnym lub takim faktycznym, nie wiem, robotem czy jakimś innym przedmiotem. Natomiast jak będzie tak faktycznie wyglądać, trudno powiedzieć. Ostatnio pani minister zdaje się, że mówiła, że będziemy uczyć programowania w Paincie. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Poprzez wyznaczanie kształtów i używanie kolorów wypełni. Można i tak. My pokażemy, że można też inaczej. Zanim, proszę Państwa, sięgniemy po tablet czy jakieś inne urządzenie mobilne bądź komputer, możemy programować, kodować bez użycia nowoczesnych technologii. Świetnie sprawdzają się tutaj dyktanda graficzne. Takie dyktando można samemu zrobić. Wystarczy stworzyć prostą, pustą planszę ze współrzędnymi, zakodować odpowiednie kratki, w jaki sposób dziecko ma je pokolorować, odczytując typu A1 na żółto, B2 na zielono i tak dalej, dzieci odkodowują zakodowany rysunek. To jest jeden z przykładów prostej zabawy. Myślę, że Państwo znają dyktanda graficzne, czy łączenie kropek według kodów. No to jest właśnie nauka kodowania. Dużo inspiracji mogą Państwo znaleźć na dwóch stronach internetowych, które chciałam Państwu polecić. Pierwsza dotyczy projektu Piktografia. Nie wiem, czy ktoś z Państwa spotkał się z tym projektem.
Projekt Piktografia, no właśnie. Jest strona internetowa Projekt Piktografia, tam można znaleźć mnóstwo scenariuszy gotowych zajęć do wydrukowania kart pracy, do wydrukowania gry planszowe. I tutaj przykład takich zabaw, na przykład w tworzenie różnego rodzaju sekwencji, wzorów, szukanie prawidłowości, dlaczego akurat ten obrazek jest na tym miejscu, który obrazek będzie na kolejnym miejscu. To też jest pewnego rodzaju nauka kodowania. Inne przykłady można znaleźć na Pinterestie. Tutaj akurat tylko dwa z nich, dwie zabawy. Pierwsza to zabawa z gumkami, z kolorowymi frotkami. Dziecko ma za zadanie odtworzyć układ gumek i kolorystykę zgodnie z tym, co widzi na ilustracji. Prościutkie, a jest fajna zabawa. Kolejny przykład, wykorzystanie pojemnika na jajka, tania pomoc, dostępna w każdym domu. Klocki, to mogą być piłeczki, kuleczki, nie wiem, kolorowe papierki zwinięte i również odwzorowanie pewnego rodzaju sekwencji wzoru. Tanie, a sprawdza się. Moi uczniowie, nie wiem, czy mi dwa slajdy nie przeskoczyły, bardzo lubią też zabawy w roboty. Polega to na tym, że jeden z uczniów wciela się w rolę instruktora prowadzącego, natomiast drugi to robot. I teraz zadaniem robota jest przejście z punktu A do punktu B, wyznaczonego gdzieś w klasie. Natomiast zadaniem instruktora jest przeprowadzenie tego robota, dając mu proste i krótkie instrukcje, typu przejdź 3 kroki do przodu, przeskocz przeszkodę, skręć w lewo. No i uczeń musi, robot, dojść z punktu A do punktu B. Później, jeżeli już będziemy mieli aplikację, możemy dokładnie to samo robić przy pomocy aplikacji. Kodować oczywiście możemy też na muzyce. Bardzo dużo o tym mówiła już Ola na swoim poprzednim wystąpieniu. Tutaj choćby gra na dzwonkach, tak? Odczytywanie zakodowanych nutek w literkach to jest również nic innego jak kodowanie na muzyce. Możemy z dziećmi pobawić się w wyznaczanie trasy za pomocą łapek, które po kilku zabawach możemy już zastąpić strzałkami. I te karty pracy z serem i ze strzałkami są dostępne na naszej ukochanej stronie printoteka.pl. Ich autorem jest Ania Świć. I tutaj możemy z dzieciakami na różne sposoby wyznaczać to kodowanie. Możemy powiedzieć, wyznacz drogę 5 strzałkami, wyznacz drogę jak najdłuższą, wyznacz drogę jak najkrótszą, opisz drogę, którą ty zrobiłeś. Świetnie dzieci wtedy orientują się w wyznaczaniu i utrwalają wyznaczanie kierunków góra, dół, lewo, prawo. I kodowanie na ekranie. Pierwsza aplikacja, którą chciałam Państwu dzisiaj zareklamować, pokazać, to aplikacja Codable, właściwie gra Codable. Ona jest dostępna na wszystkie urządzenia mobilne, ale również na stronie internetowej. Gra polega na tym, że uczeń musi przeprowadzić duszki takie śmieszne, włochate przez labirynt. Przy okazji zbiera po drodze skarby, monety i uzyskuje w ten sposób różne punkty. Tutaj akurat jest pokazany zrzut ekranu ze strony internetowej Codable, ponieważ nauczyciel może na stronie założyć konto swojej klasy, może założyć indywidualne konta uczniów i uczniowie logując się na stronę Codable, a później na grę gry.codable.pl może grać właśnie w tą grę, natomiast my na swoim koncie możemy podglądać, jakie poczynił postępy. Także to jest fajne. Uczniowie mogą również grać sobie w domu, nie muszą tylko działać w szkole. To jest właśnie ta strona. Można sobie przepisać kod i adres. Tak. A tak to wygląda w praktyce. Tu gdyby Państwo sobie chcieli zeskanować kody, to mogą sobie Państwo zainstalować na swoich urządzeniach mobilnych tę aplikację. Pierwszy kod da Androida, a drugi, jeżeli ktoś z Państwa ma jabłuszko, iPada, to można sobie od razu tę grę zainstalować. Wcale nie jest tak, że musimy mieć dla każdego dziecka urządzenie. Jest współpraca, jest pomoc, nie wszyscy sobie radzą tak samo dobrze. Dzieciaki sobie nawzajem podpowiadają. No i tu już radość, klaszczenie, bo udało się prawidłowo wykonać zadanie, zbieramy skarby. I przechodzimy na kolejny poziom, troszeczkę trudniejszy.
kawałka tu. No i Duszek przechodzi labirynt, zbiera monety. Dzieci od razu weryfikują, sprawdzają, czy na pewno prawidłowo. No i jest, udało się. Ja też w programie Kodable chciałabym Państwu pokazać, jak sześciolatek wyznaczył trasę tej włochatej kuleczce i jak pięknie potrafił to wyjaśnić. Ja z kolei wykorzystuję i aplikację, i stronę internetową do tego. Uczniowie nie mają, nie wszyscy mają indywidualne stanowiska. Pracują też często przy jednym urządzeniu w parach. Bo to jest właśnie to, że na Kodable możemy i na komputerze, potem? I na łóżku. Potem? Fioletowe. Tak, na fioletowym musi. W prawo. Tak. Na dół. Doskonale. Fioletowy i w prawo. I sprawdzamy, jak Karol zrobił. Pięknie leci. A jak pięknie zbiera punkty w nagrodę. Karol, jesteś mistrzem. Brawo, zobacz. Od razu pojęcia, prawo, lewo. Wszyscy znają Państwo studio kodowania. Kody.org pozwala nam na założenie klasy i też mamy możliwość poglądu w wyniki dzieci, ale ponieważ korzystają z tej platformy również uczniowie młodsi, to tam oni nie mają logowania przez hasło, tylko mają logowanie przez obrazek, proszę Państwa. I moi uczniowie wiedzą, ja przy zakładaniu kont klasy zawsze dodaję siebie jako ucznia, żeby wiedzieć, jak to wygląda od strony ucznia. I ja tutaj jestem jako Olusia, widzicie Państwo, u góry. I kiedy uczniowie moi dostali te kody, to oczywiście było ostrzeżenie, że nie wolno i tak dalej. I dziewczynka mnie z pantałyku zbiła. A mamie mogę pokazać? Ja mówię, no mamie tak, bo to jest bardzo ważna osoba, ale innym nie pokazuj. Świetna jest też opcja, gdy uczniowie pracują w parach. Ponieważ na przykład ja pracuję z Moniką, klikam, że pracuję w parach i wybieram Monikę. I na obu naszych kontach zapisują się wyniki. To jest właśnie Zosia, jak wybiera, jak zasłania od koleżanki w momencie wyboru swojego hasła i następne. I mogę sobie na tej platformie podejrzeć wyniki indywidualne uczniów, zobaczyć, na którym są etapie, ile zadań zrobili, ile zadań jest do wykonania jeszcze w trakcie lub w ogóle. I mam dolny slajd, to jest podgląd całej klasy. Fajne jest to, że każdy uczeń może pracować we własnym tempie, spokojnie, wolno, nikt go nie popędza, a ja spokojnie, wolno w domu mogę zobaczyć, czy jest osoba, która rzeczywiście bardzo odstaje, czy mam jej pomóc, czy może znajdować już trudniejsze programy do kodowania. I na samym końcu, po przejściu jakiegoś etapu, uczniowie mogą otrzymać certyfikat. To jest bardzo ważne wydarzenie. Brzmi dumnie, wygląda cudownie. I każdy uczeń po zakończeniu jakiegoś kursu dostaje dyplomik. Na stronach internetowych możemy też znaleźć takie strony, które działają i jako www, i przez kod QR na tabletach. To jest taka fajna strona, którą znalazła nam Wiesia Kopf. Tu było dwa w jednym. Pierwsze, uczeń musiał obliczyć, ile to jest 1 dodać 5, bo to jest dwa zadania, w zakresie 10 i w zakresie 20 z przekroczeniem progu. Czyli najpierw wybiera wynik, a potem wyznacza na dole strzałkami tą drogę. Thank you.
Bartuś, jak sobie na paluszkach pomaga. Kiedy zadałam moim 6-latkom pytanie... Bravissimo. Kiedy zadałam moim 6-latkom pytanie, jaki lubią najbardziej przedmiot, to powiecie Państwo, co powiedzieli, że najlepsze są komputery i kodowanie. Muzyka też. No, to już w ogóle o tym nie wspominałam nawet. A to już, proszę Państwa, slajd na jutro. Dziękujemy. Ponieważ jutro będzie ciąg dalszy, będzie o innych aplikacjach, także mam nadzieję, że Państwu się spodoba.